dzisiejszy odcinek. Bardzo szybki, startowaliśmy z 12 pozycji, więc przeganialiśmy dzisiaj zawodników. Było przez to pozytywny nastrój w środku, bo jechaliśmy bardzo szybko, wyprzedzaliśmy najpierw Prokopa, później Hanta i tak po kolei różnych zawodników. Tempo mieliśmy bardzo dobre, ciężkie wydmy bardzo, później dużo wydm i kamieni, na które trzeba było bardzo uważać. Jedną przebitą oponę mieliśmy, ale to szybko udało nam się zmienić. No i później końcówkę jechaliśmy z Peter Hanselem i z Depre już do mety. Bardzo małe były przed startem różnice i był straszny motocross na początku, cały odcinek w kurzu, w mgle, więc bardzo ciężko. Jutro zaczynamy wcześniej, jest jeszcze więcej kilometrów, więc z dnia na dzień jest coraz ciężej i zobaczymy, co przyniesie jutro. Jeden waypoint było naprawdę bardzo ciężko odnaleźć, troszkę też się nie zgadzał tam roadbook, dużo motocykli krążyło, dużo czasu tam straciłem. Przed nami teraz odcinki maratońskie, będą dwa odcinki, dwa dni, na które wyjeżdżamy tak naprawdę sami, nie będziemy mieli serwisu. Jedziemy odcinek, nocujemy gdzieś na pustyni, nie wiadomo jeszcze gdzie, i tam nie będzie mechaników, nie będzie żadnej pomocy technicznej, więc trzeba być przygotowany, żeby nic nie uszkodzić w samochodzie. Weźmiemy na pewno więcej części. No i zobaczymy, jest to na pewno trudny etap przed nami.